Cześć, witajcie, ja jestem Kuksman, a w dzisiejszym filmie będziemy znowu grali w Minecraft Projekt Elektrownie. Mam do was jeszcze takich parę spraw. Po pierwsze, długo filmów nie było. O, cześć Mark. Dawno filmów nie było, wiem o tym, a ja to dlatego już szykowałem się do egzaminów, a wolę je dobrze napisać, żeby filmów po prostu, aniżeli żeby, no wiecie. Teraz tak, jest pewna sprawa, mianowicie, jeszcze będę miał dwa egzaminy, bo na razie przed chwilą napisałem polski. No i teraz tak naprawdę nagrywam film. Teraz sprawa, ponieważ coś mi komputer od ostatniego czasu się krzacze, więc może być trochę gorsza jakość filmów. Chociaż nie wiem, czy jestem pewien. Cześć. Ja. Może być troszeczkę gorsza jakość filmów, ale mam nadzieję, że to jakoś bardzo nie będzie przeszkadzać, ponieważ jednak... a w sumie to mogę założyć. Ponieważ jednak samemu sobie... oddawaj. Oddawaj, o co? Stare dokumenty, dobra. No, wiecie, po prostu lepiej, żeby... no. Czasami mogą być filmy z gorszą jakością, przepraszam za to, no ale nie zrobię z tym. Dobra, jakby ktoś nie wiedział, dlaczego my tutaj jesteśmy, to ma problem, musi się cofnąć. O, konserwa, jak miło. Musi się cofnąć wcześniej, żeby się dowiedział, o co chodzi tak naprawdę. Więc co, ja was zapraszam do filmu. No i chyba w sumie tyle, dobra. O, okej, okay, mogę już wracać do Markusa, bo tutaj gdzieś chyba coś było tego typu, mieliśmy tutaj być, co nie? Okej, okay, mogę wracać do Markusa. Cześć Markus. Okej, rozejrzałem się. Trochę jest zapasów. Było trochę zapasów, ale to wszystko. Bo prawdopodobnie będziemy zmieniać lokalizację. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, musicie się cofnąć do wcześniejszego filmu. To co, chcesz tu zamieszkać? Jeszcze nie wiem, ale mi się tu podoba. Co o tym myślisz? Jeżeli będzie wybór. Ale dobra, według mnie to nawet dobry pomysł. Miejscówka jest naprawdę dobra. No, właśnie, zapomniałem jeszcze powiedzieć, że możecie wpaść na kanał do autorów, no autorów mapy, to będziecie mieli link w opisie. Tak, dobra, inaczej. Kurde, gubię się. Przeczytam najpierw to. Jeszcze nie wiem, ale tu mi się podoba, co o tym myślisz? No nie wiem, to według mnie to nawet dobry pomysł. No to nie wiem, co będę robił na emeryturze, haha. To co, wracamy się? Jak chcesz, tylko już ty już wracaj. Jeszcze tu zostanę i pomyśl, jak chcesz. To do zobaczenia w NIST. Okej, okay, czyli chwileczkę tu zostanie. Dobra, i teraz już wam to powiem, bo wcześniej się trochę pogubiłem. Mianowicie, w linku w opisie będziecie mieli link do mapy, twórców mapy, którzy robią naprawdę bardzo genialną robotę. Do zobaczenia w list. No i właśnie, możecie też zostawić łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, bo zbliżamy się do 250 subskrypcji i chyba w sumie tak naprawdę tyle. Dobra, misja. Wolne. Poczekaj jakiś czas, aż pojawi się następne zadanie główne. Dobra, ja mam taki pomysł, iż... poszedłbym do NIST-u. NIST-u chyba, który się pali, jeśli dobrze pamiętam. Chwilę sobie tutaj, o. Tak, zmienię, fajnie. Ty, ale że NIST się nie pali? A, bo ten NIST chyba był naprawiony jakoś, czy coś tego typu, co nie? Mieszkania. To chyba tu nie. Punkt medyczny, dobra. Do punktu medycznego na razie nie idę. Idę najpierw może, gdzie by pójść? Do Podgory. Pójdę do Podgory, bo w Podgorze może być jakieś zadanie. Najprędzej pójdę do miasteczka. Ale chyba mi się wydaje, że w Podgorze coś powinno być. Tu może coś być, chociaż chyba już tam byłem. Jade. O, Jade, nasza koleżanka. A. Widzę, że przestałem je loki. Super. Cześć. Mogę coś kupić? Dobra, widzę, że tutaj panowie się schalają. Ten tym bardziej. Chłopcu ma jeszcze Zeza. O, tutaj mam fajny, bo dużo rzeczy mam. O, woda. Nie, wody nie chcę. Dobra. Widzę, że na razie płynny jest ten Minecraft. Wow, jakie ładne. Płynny jest ten Minecraft, więc jest dobrze. Chwilę tak naprawdę odczekam. Napiję się może jeszcze wody przy okazji. No, więc tak naprawdę w sumie to tyle. Nie wiem, jak długi będzie film, po prostu chciałem jednak nagrać ten film, żeby coś było na tym kanale, żeby nikt nie pomyślał, że nie mam, nie umarłem, zniknąłem, porwali mnie, na przykład. Jeszcze był typu... O, szty, Jezus! O nie, o nie! O nie, o nie! Jezus! O szty, o szty, o szty! O nie, o nie! O nie! Topcie się! Tak, dobrze wam! Topcie się! Topcie się! Jak się utopicie, to będzie... Dobrze. Super, że pod wodą to nie działa. Będę ich po prostu... No biją, Jezus! Oni tak mocno czasami biją. Będę musiał ich skrytykali. O, ty! Spierdzielaj! Ty też! Spierdzielaj! Spierdzielaj! O nie! O nie! Ty, zaraz na serio zginę. Oż ty. Wiecie co, jakbyście mieli, nie wiem, że...
A jak ekran czasami może się rozmazać, to przepraszam. No jedna to... Dobra. Dobra. Mutowane zarażenie. Tu jest jakiś żołnierz. Fajnie, że też te postacie mają losowy skin. Znaczy, może nie, że losowy, ale to jest po prostu wybrane przez tekstury. O nie, dobra. Uff, dobra. Pochodni nie mam. W sumie mam lampkę, więc może być. Ale dobra. Idziemy dalej. Wszystko się nagrywa. Tak, nagrywa. Dobra, żeby później nie było. Hajdę może tutaj na górę. Może, nie, ja już to byłem, dobra. W sumie warto wiedzieć, że tutaj jest takie fajne schronienie. Jakby znowu ta hordo chmara była tutaj, więc wiecie, dobra. Idziemy dalej, idziemy. O Jezus Maria, lag. Lagi będą duże. Mam nadzieję, że to jakoś bardzo nie wpłynie na rozgrywkę gry. Ale dobra, idziemy. Ciśniemy. Nie pytajcie się, co to był za dźwięk, dobra. Co ja mogłem zrobić? Tak, wiem, że ja mam tam misję poboczną, ale jej nie będę robił, bo tam złoto gdzieś muszę znaleźć, czy coś tego typu. To nic nie ma. Wiecie co? Chyba pójdę do miasteczka, bo tak. Luke. Kim jest Luke? Ja z Luke'iem chyba gadałem. Tak, z Luke'iem jeszcze gadałem. Port. Jade. Halo, Coxman, jesteś tam? Gdzie to radio? O, tutaj. Coxman. Jestem. Żyję. Super. Okej, jak będziesz miał czas, to przyjdź do mnie. To pilne? Nie, ale przyjdź, jak będziesz miał czas. Dobra, to idę. Tylko powiedz mi, gdzie jesteś. Ha, ha. Ha. Każdemu może się... Cicho, każdemu może się zapomnieć. Jestem w porcie w Podgorze. Spotkasz się z Jade. No i jestem w Podgorze, no to ona tu była. Okej, jak będę miał czas, to wpadnę. Wiecie co? Ja bym cię przespał. Gdzie jest? Są jakieś mieszkania? Jestem, tak, wiem o tym, że jestem blisko, tylko teraz pytanie. Skacz! Czy co? Nie, dobra. Jakby to zrobić? Tutaj mam chyba wejście na górę. Tak, mam wejście. Oczywiście! Rafael. Nie wiem, co robi tutaj Rafael. Nie wiem, czy tak się wymawia Rafael, ale ja mam to gdzieś. Nie powiem gdzie. Ty, ciemno dosyć. Jestem ciekawy, jakby... Oż, ty! Dobra, wolę jednak to trzymać. Ja się tu gdzieś zrespiłem. Ja bym zszedł troszeczkę na dół. I tu gdzieś ona powinna być. Jade. Cześć, Jade. O, jesteś! Widziałeś ten jacht? Tak, widziałem. Nawet tam wchodziłem. Wszystko ukradłem. To prawie udało mi się go naprawić. Tylko brakuje mi jednej śruby do śniegu. Dobra, niczego nie mówiłem. I mam ci jedną przynieść, tak? Jesteś naprawdę spostrzegawczy. Wow. To gdzie ona jest? Jara powinna wyjść. Chyba jest karcz. Nie, karcz mnie. Dobra. A tutaj czy w Nist? Tutaj. A, to blisko. Mamy jeszcze coś. Czy ona nie może tutaj sama pójść? Przecież to tutaj, obok jest. Dobra. Mamy jeszcze coś powiedzieć? Nie, chyba nie. Okej, to będę się zbierał. No to już idź. Idę. A, jeszcze jedno. Co znowu? Po co nawrażasz ten jacht? Żeby płynąć po. I się wygalałam. Co? Nie pozwolę ci. Ale samej. Serio? Czy mam popłynąć sobą? No tak. I niech to będzie nasza tajemnica i staraj się tego nie wygadać, okej? Okay? O, będzie grubo, okej, okay, bo będziemy musieli odbić kolegę. Ale dobra, cześć Jara. O, to jest Jara. Hej, ty jesteś Jara? Tak. A to by co do tego? Jeszcze przysłała mi Jade. A to gadaj. Super. Podobno wiesz, gdzie jest jakaś śruba do silnika, do jachtu. No tak, a co? Jest jeszcze jedna potrzebna. Powiesz mi, gdzie ona jest? Pewnie będzie za pieniądze. No to tak. O! Jest w magazynie w pewnej jaskini. Wejść na koordynatach. No w sumie, dobra, później sobie to zapiszę. Dzięki, nie ma sprawy. A, teraz nie ma sprawy, a wcześniej czego? 1, 2, 50, tylda i minus 50. No dobra, minus 41. Dobra. Oż ty. Dobra, to wiecie co? To ja bym zrobił tak, szybka podróż i ja bym poszedł do Nistu. Bo w Niście prawdopodobnie będzie bliżej, bo ja będę wtedy na minus 1000. Tak, jestem blisko. Wiecie co? Bo ja jestem w tym Niście, co nie mieszkania. Ja pójdę do mieszkania przespać się. Przespieszenie na szybko. Będę miał akurat jeszcze respawn pointa. I w sumie tak naprawdę zrobiłem jedną tą misję i potem tak naprawdę tyle. Wiem, że trochę zaniedbuję kanał, ale jednak no egzamin mi się wydaje, że trochę ważniejszy. Raz tak. Jeszcze tak. O, Topsy musimy dokładnie iść.
Trochę zacina mi Minecraft. Tenecza! Jej, tenecza! Ale fajnie, idziemy. Idziemy po tenecze. I chodzi, że to gdzieś ma koniec. Żeby... Dobra, nie, tego nie było. Tego nie było po prostu. Boże święty, co ja właśnie powiedziałem? Dobra, nieważne. Ja przecież mam lekcję fizyki. Okej. Idziemy. Tu jest jakiś domek. W tym domku nic chyba nie wiesz, że... No jest farma, ale z tą farmą nic tak naprawdę nie zrobię. Dobra, popłyniemy. Mam nadzieję, że tu hordy zaraz nie będzie. Hordy mi chodzi o to, co przed chwilą było. To co, to bagna jakieś, czy co? Dobra, idziemy. Ojdź. Minus 1200 na minus 40. Czyli bym musiał iść dokładnie w tą oto stronę tutaj. Hen, hen, daleko. Tutaj fajny znaczek jakiś. Gdzie to jest główka, to wiem o tym, ale dobra. Idziemy, idziemy. Fajnie, że akurat te post 15 FPS-ów mi chodzi. Chodzi, dobra, nagrywa się dalej. No i to gdzieś tu powinno być. Zaraz. No tu. Tu w tym oto nie jest. No. Tu jeszcze niecałe 100 kratek. No i powinniśmy być. Tu jest wjazd jakiś. Ty, wchodzimy tu. Wchodzimy tu, wchodzimy, wchodzimy. Nie ma lata, wchodzi. Został chamsko oszukany. Hopsa, hopsa. A, tu nie wejdę. Oczywiście, znowu zostałem oszukany. Dziękuję. To powinno być tu i tu. Cześć, ziomuś. A, to ja się zastanawiam, po co on tu jest, ale okej. Mam karabin, mam. Cześć. Czego tu chcesz? Wysłała mnie tu Jara. Twierdzi, że w jaskini jest śruba do silnika, która mi potrzebna. Nie wiem, jak może być śruba w jaskini, ale okej. Faktycznie, powinna tam być śruba. Tylko, że mamy mały problem. No, chyba nawet... No dobra, jestem z powrotem. I czytam dalej. Co, jaki znowu problem? No tutaj widać jest. W kilku odnogach jaski zarażeni urządzili sobie gniazda. Myślałem, że powie impreza, ale okej. Czyli nie zdobędę tej śruby. Nie, niekoniecznie, chyba mam pomysł. Możemy zrobić tak, że szybko byś poszedł po tą śrubę, a później gdybyś wyszedł, zasypałbyś wejście do jaskini w ten sposób, aby się nie wydostali. I pewnie tym TNT mam użyć, co nie? Tyle, ja sobie odłożę telefon tylko do tyłu, dobra, okej. Czym? Łopatą? Jak chcesz, możesz spróbować łopatą, ale ja mam coś lepszego. Widzę za tobą TNT. Dynamit. Brzmi obiecująco. To co, wejdziesz tam? Chyba nie mam wyboru. Wiesz co, mam takie uczucie, że może mnie oszukać. No to idź już. Dobra, do upewnienia się. Tylko o nogach, tak? Ciekawe. Jakie detale, modele, ja cię pierdziu, jak? Jak? Co jest? Czemu takie czarne coś? Jak wy takie coś robicie? Znaczy wiem, są do tego specjalne programy, ale... skrzynia z śrubą. Coś duże. Ha! Byłem pewny. Cholera jasna. Co się stało? Wie, człowiek z oczyszczalni. Mamy mały problem. Jakiś kuś oczyszczalni przyszedł i zaczął strzelać. Na szczęście go wypędziłem. Nic ci nie jest? Strzelił tylko w dynamit, który natychmiastowo eksplodował. Wystraszyłem się. Czekaj, słyszę zarażony. Co jest? Przetrwaj. Oż ty. Oż ty. Oż ty. Ciekawe, co by się stało, jakbym zginął. Już jeszcze? Odkopuj to szybciej. To jest 5? To jest 5. Może trochę to jest przesada z ilością? Twórcy mapy? Halo? 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 Ja nie jestem godem w PvP. No dobra. Może jednak... Jest przyzwoita ilość. Odkopałbyś to szybciej, co nie? Cztery tym razem od dużo wyjdą. A, pewne. Jest ich coraz więcej! O, noże. Wytrzymaj, jestem coraz bliżej. Oż ty, rzesz ty! Oż ty, rzesz, tak. A, więc tak działa. Czyli to nie, że mogę sobie zginąć od tak. Ja zaczynam od tego tutaj miejsca. Fajnie tak twórcy mapy to zrobili, bo to jednak...
taki jak ja nie jestem najlepszy w Minecrafta, powiem wam, że miałem parę razy w życiu takie coś, że no miałem taką dłuższą, nie wiem, półroczną na przykład przerwę od klocków. No i mi to, oż ty, co to jest? I wyszło mi to na złe. No, że w sumie na złe, nie na złe, no chodzi mi o to, iż sam sobie spierdzielę, ja mam arachnofobię, nie chcę pająków. Nie chcę pająków. Pająków, dlaczego ja powiedziałem pająków? Wiem. Pająk w Minecrafcie nie jest straszny, ale sam fakt. Wolałbym z taką hordą zombiaków być, niż żeby mnie wszystkie pająki na świecie oblazły. Dobra. Ile razy już zginąłem? Powiedzcie mi. Ja. Ja tu coś jeszcze mam. Tak, mam. Dobra, ciebie ostatniego z amunicji zastrzelę. Z amunicji? Z karabinu mi chodziło. Czy tu coś jeszcze jest? Chain. Jeszcze? Te wszystkich od nóg teraz wychodzą. Ty, ja nie mam zbyt dużo tej amunicji. Nie wiem ile wytrzymam, pośpiesz się. Wytrzymaj już prawie. Zobaczmy, po prostu sobie zaraz pójdzie. Co, taki coś... Katana. No szkoda trochę tej katany, bo jednak jest dobrą bronią. Tutaj jest Iron Sword chyba. O. W końcu. Typie, ile ci to zajmowało? Czym to, to ręką? Udało się? Nie ugryźli cię? Nie, jestem cały, udało mi się nazbierać śrubę. Chyba. Mam ją, uff, dobra. Ja cię pierdziło, dobra. Serio myślałem, że już po tobie. Hech. 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 No, dobra. Widzę, że tutaj to coś spadło. Tu jak widzę. I to poważnie. Dobra. To jest na razie koniec. Koniec. Nie mapy, spokojnie, nie. Koniec dzisiejszego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. Możecie w sumie w komentarzu mi życzyć powodzenia na kolejnym egzaminie, to przypnę wam serduszko. I chyba w sumie tak naprawdę tyle, więc co? Trzymajcie się, do usłyszenia. No i cześć. Ja jeszcze zdejmę hełm, żeby nie było. Trzymajcie się, do usłyszenia. Bo wiecie co? Ja mam inny pomysł. Mianowicie, będę tak tą skrzynię, żeby to wyglądało jakkolwiek. Halo Jade, jesteś? Masz tak, masz to? Tak, ledwo, ale tak. Dobra, pójdziemy teraz. Jak to ledwo? Długa historia, zostałem z panem w jaskini i tak dalej. Dobra, dokończy się ten dialog i wtedy pójdę. Dobra, wracaj do mnie, kiedy indziej mi to opowiesz. Kurza mnie ona trochę. Wróć do Jade. Dobra, to powiem wam tyle. Na razie zostaniemy tutaj na tym słupie. Pewnie jutro, no na następny dzień, jak będę to nagrywał, albo kolejny dzień, będę się zastanawiał, o co chodzi, dlaczego tu jestem, ale dobra, mniejsza. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. Trzymajcie się. Do usłyszenia. No i cześć.